Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6, w kolejnym materiale dotyczącym piątych tierów. Dzisiaj armata wreszcie po jakimś tam czasie, ponieważ prosiliście mnie o nią już jakiś czas temu. Tak jak widzicie, ogólnie dzisiaj będziemy sobie omawiali górną ścieżkę oraz ulepszenie o nazwie Bloon Crash. Ono znajduje się tutaj, jest to chyba najdroższe ulepszenie, jeśli chodzi o armatę, najdroższy piąty tier. Czy się opłaca, o tym zaraz sobie porozmawiamy. Ojku, ale mi głos się zawahał. Oczywiście omówię wszystkie ulepszenia po kolei oraz powiem, co moim zdaniem należy do tego dobrać. Co najlepiej, które po prostu ulepszenie najlepiej jest do tego sobie dobrać. No dobra, także skoro już zobaczyliśmy mniej więcej, co ta armata jest w stanie zrobić, no to myślę, że wypadałoby omówić sobie armatę na po kolei, tak? Omówić wszystkie te ulepszenia, wszystkie te 5 ulepszeń po kolei. Generalnie z ciekawostek powiem, że armata jest najdroższa, jeśli chodzi o tą sekcję primary. Tak jak widzicie, tutaj jest, nie ma droższej tej małpki w tej sekcji, także jest to najdroższa małpka, w sensie jej bazowy koszt jest największy. Nie wiem, czy to się komuś przyda, ale to tak w formie ciekawostki przekazuję. Czym się charakteryzuje armata? Ma dosyć spory, jest w stanie zaatakować sporą ilość baloników jednocześnie. Powiem wam, przeprowadzałem testy i teoretycznie na ulepszeniu 000 wyszło mi, że ona jest w stanie jednym strzałem zniszczyć zniszczyć 10 czerwonych baloników oddalonych od siebie o 1. Z tym, że te testy tak różnie wypadały, powiem wam szczerze, bo wysłałem raz 11 baloników czerwonych oddalonych o siebie o 1. Tak jak widzicie, spacing, tutaj macie jak daleko są po prostu od siebie oddalone o 1 i widzicie, też zniszczyła. A jak wyślę 12, to zostają 2, więc ten popping, jeśli chodzi o to ile baloników ona jest w stanie zniszczyć jednocześnie, to przyjmijmy, że jest to mniej więcej 10-11, bo tak jak widzicie, tu zostają 2. Czyli teoretycznie wysyłam 12, zostają 2, no to niszczy 10, ale jak wyślę 11, to niszczy wszystkie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale tak jest. Pierwsze ulepszenie, Bigger Bombs, i muszę przyznać, że to jest naprawdę ulepszenie, które sporo daje. Znacznie zwiększa, powoduje, że wybuch jest większy. Innymi słowy, jesteśmy w stanie zniszczyć więcej baloników. Ile zapytacie? Mi wyszło, że 15, oczywiście wiadomo, to zależy, jakie baloniki wyślecie. No tutaj zniszczył 14, tak jak mówię, w poprzednim teście armata była trochę bardziej przesunięta chyba do tyłu i niszczył 15, także tak jak widzicie, to po prostu bardzo, bardzo różnie. Zresztą myślę, że jak ja bym zrobił coś takiego na przykład, to te 15 bez większych problemów to 15 bym zniszczył. O, widzicie? Bo jakby bardziej w środek trafiłem, no to po prostu zależy, gdzie ten pocisk poleci. Tak czy owak, istotne jest to, że po prostu znacznie zwiększa to małym kosztem, bo to ulepszenie kosztuje tylko 340, chociaż jak na jedno z pierwszych ulepszeń, to myślę, że jest dosyć drogie. Znaczy, wiecie, jak na pierwsze ulepszenie, no to swoje kosztuje, ale jednak mimo wszystko jakby wydaje mi się, że zysk jest tutaj dosyć spory, także myślę, że warto to kupić. Kolejne ulepszenie, Heavy Bombs. Generalnie powoduje to, że jesteście w stanie, jeden wasz strzał jest w stanie przebić dwie warstwy, ponieważ do tej pory armata była w stanie, zauważcie, pyk, jedną warstwę tylko jesteście w stanie przebić. Widzicie? Z niebieskiego zrzuca wam na czerwony, czyli jesteście w stanie przebić tylko jedną warstwę. To ulepszenie spowoduje, że tych warstw jesteście w stanie przebić dwie. Aha, czego jeszcze nie powiedziałem, a co warto powiedzieć na samym początku. Armata jest taką wieżyczką, która naprawdę nie jest w stanie bić sporej ilości baloników. Na przykład zeber, na przykład czarnych baloników. Oczywiście to może ulec zmianie, ale o tym sobie za chwilę pogadamy. Rainbow jest w stanie bić, ale rozsypują się na zebry przy tym ulepszeniu, więc tak jak widzicie, niby jest w stanie, ale... ale cóż, do pewnego momentu. Jeśli chodzi o ceramiki, to radzi sobie wręcz tragicznie, możecie zobaczyć. Także no, jest to dosyć... ale z ciekawostek powiem, że on na przykład różowe jest, znaczy te, fioletowe jest w stanie atakować, więc to też jest takie, myślę, że całkiem ciekawe. Camo nie widzi, więc jest to armata, która w sumie... armata jest wieżyczką, która w sumie... no, sporej części baloników nie jest w stanie atakować. Znaczy jest w stanie atakować, ale nie zadaje im damage'a. Spokojnie, bo oczywiście wraz z ulepszeniami można to zmienić, o tym będę mówił. Ok, czyli teraz ulepszam sobie Heavy Bombsy i tak jak widzicie teraz, pyk, już jestem w stanie zniszczyć dwie warstwy. Jak wyślę zielone, to one zamienią się na czerwone, potwierdzając, że jestem w stanie niszczyć właśnie dwie warstwy.
Kolejne, Really Big Bombs. Generalnie zwiększa to ponownie eksplozję, ponownie powodując, że jesteście w stanie zniszczyć jeszcze więcej baloników. Eksplozja jest jeszcze większa i to w sumie tyle. To jest zwiększenie eksplozji, nie wpływa to w żaden sposób na wasz popping power, czyli tak jak widzicie, dalej jesteś w stanie przebić tylko dwie warstwy, tylko albo aż. To jest kwestia względna, czy tylko, czy aż. Dalej nie jestem w stanie oczywiście atakować takich balonów jak te, czyli jak zebry, jak na rainbowach. O właśnie, i to jest dla mnie ciekawe. Widzieliście poprzednio, wysłałem rainbowy i teraz udało mi się rainbowy zbić do do baloników. Okej, okay, no to jest na pewno całkiem ciekawa sprawa. Muszę sobie szybko coś sprawdzić. Okej, okay, czyli niby nie mamy zwiększonego popping power, ale nie wiem czy zauważyliście, bo niby nie jest zwiększony popping power, tu też nie jest to nigdzie napisane. To jest napisane, że jest tylko zwiększony ten wybuch, eksplozja. Ale jak możecie zauważyć, poprzednio, na poprzednim ulepszeniu, wezmę sobie jeszcze raz, nie wiem od czego to zależy. Okej, nie jestem w stanie, rainbowy, niszczy, okej, dobra, nieważne. To może mi się coś pomyliło na samym początku. A nie, dobra, już wiem, bo ja poprzednio atakowałem te zebry, dobra, już wiem, na tym tylko ulepszeniu. Nie zebry, tylko te rainbowy. Okej, one się wtedy zamieniają w zebry, dobra, jasna sprawa. Mi się wydawało, że na tym ulepszeniu, które jest w stanie zniszczyć dwie warstwy, bo wiecie, zebry, ogólnie rainbow składa się tak, jest balonik rainbow, potem jest zebra, no i to się potem rozbija na czarne baloniki i białe baloniki, tak jak możecie sobie to zobaczyć. Czyli jak ja mam kupione to ulepszenie, drugie tutaj, że dwie warstwy jestem w stanie jednocześnie zniszczyć, no to z rainbowa schodzę, przeskakuję, pomijam tę warstwę, którą jest zebra i przeskakuję od razu na te czarne i białe baloniki, tak jak widzieliście. Że to tak mniej więcej tutaj funkcjonuje, czyli samych zeber dalej nie jestem w stanie atakować, ale na przykład rainbowy, pyk, jak najbardziej, bo omijam to ulepszenie z zebrami, tak, jakby je po prostu omijam, ale oczywiście no dalej zostają czarne baloniki, tak, których nie jestem w stanie w żaden sposób zniszczyć, także niby jestem, ale dalej zostaje tutaj masa pięt achillesowych, no i dalej jestem beznadziejny na ceramiki, nic się tu absolutnie nie zmieniło w tej kwestii. Natomiast Balloon Impact, ulepszenie, które pozwala nam stunować baloniki, możecie sobie to teraz zaobserwować, baloniki są stunowane, jest naprawdę dość interesujące i pozwala wam bić już większość, właściwie chyba każdy rodzaj, jeśli się nie mylę, zebry już będą szły bez problemu. Także poza stunowaniem zyskujecie tym razem możliwość również tak naprawdę atakowania i czarnych baloników, i zeber, i z ceramikami idzie lepiej, bo wiadomo, że jesteście w stanie, skoro jesteście w stanie je zatrzymać w miejscu, no to więcej ataków im zadacie, nie? Więcej ataków im zadacie, więc no idzie to też ciutkę lepiej, tak? Widzicie, już widzimy jakieś rainbowy, wreszcie coś się zaczęło tutaj dziać. Nawet nie poszło tak tragicznie, tak? Nawet nie poszło tutaj oczywiście tak tragicznie, więc samo to stunowanie, okej, ulepszenie. Nawet nie jest takie drogie jak na czwarty tier, 2700 to nie jest aż tak dużo. Na przykład no inne ulepszenia, Map Assassin, no w sumie Map Assassin kosztuje tyle samo. Nawet nie wiedziałem, że on kosztuje tyle samo. No w każdym razie Balloon Impact poza tym stunem pozwala wam atakować większość baloników, w sumie wszystkie, których poprzednio atakować nie byliście w stanie. Oczywiście Kamo się to nie tyczy, to wiadomo. To wiadomo, że Kamo się to dalej nie tyczy. Kolejne ulepszenie, Balloon Crush. Generalnie znacznie zwiększa damage. Zresztą możecie sami zobaczyć. Wyślę teraz, wysyłałem zresztą przed chwilą ceramiki. Widzieliście mniej więcej jak to poszło, zobaczcie teraz. Pyk. Parę uderzeń. To znacznie zwiększa też wasz popping power. Możecie sobie zobaczyć od razu. Zielone lecą od razu. Żółte lecą od razu. Różowe lecą od razu, więc już macie na pewno 5. Jeśli chodzi o ten popping power, czarne baloniki również niszczycie je po prostu od razu. To samo fioletowe, to samo białe, z pancerzem. I z pancerzem zostają baloniki czerwone. Tak samo chyba będzie w przypadku zeber, dokładnie, zostają czerwone. I w przypadku rainbowów zostaną niebieskie, no bo zebry, wiadomo, zebry są... mają jedną warstwę mniej niż rainbowy, więc skoro z zebry zostają czerwone, no to z... rainbowów zostają niebieskie, więc znacznie mamy zwiększony popping power na tym ulepszeniu. Co ciekawe, jesteśmy w stanie dodatkowo stunować moaby, co jest całkiem ciekawą sprawą. No i teraz tak, bardzo istotna kwestia, czyli jakie ulepszenie do tego dobrać. Moi drodzy,
Ja bym dobierał na pewno środkowe ulepszenie, na 100%. Dlaczego środkowe ulepszenie? Przede wszystkim większy speed attack, tutaj macie. Faster reload powoduje, że szybciej atakujecie. No i to jest oczywiście, jak nie trudno się domyślić, no istotne, no bo jeżeli stunujecie baloniki, pokażę wam krótki eksperyment. Wyślijmy powiedzmy, niech będzie 50 ceramików. No ta armata z ceramikami to dalej rewelacji nie będzie, ale... bo niestety, no ceramiki dalej są piętą achillesową i chyba długo pozostaną, ale jednak daliśmy sobie radę. A teraz zobaczcie, jak na szybszym tym. Jakbym szybciej atakował, jak szybko sobie z nimi dam radę. Jest zupełnie co innego. Widzicie? Dosyć, no, różnica jest moim zdaniem całkiem spoko. No i przede wszystkim, spora znaczy się. No i przede wszystkim też, no wiecie, im szybciej atakujecie, tym jakby... Częściej stunujecie te moaby, częściej trzymacie je w miejscu, trzymacie je tak naprawdę, patrzcie, pyk. One są ciągle w miejscu, no okej, trochę się przesuwają, ale tylko delikatnie. Tylko delikatnie się przesuwają między moimi atakami. Tak naprawdę, więc no moim zdaniem to jest warto pójść w prędkość ataku tutaj. Dodatkowo, zwłaszcza, że jedyne co tu byście zyskali, to zasięg, jeżeli poszlibyście w dolne ulepszenia. Bo co robią dwa dolne ulepszenia? Pierwsze daje zasięg i dodaje tego zasięgu całkiem sporo. Drugie daje, że wasze ataki jakby, wasze bomby przy uderzeniu w cel tworzą taki rozprysk. Z ciekawości powiem, że ten rozprysk jest w stanie, jak to się tutaj nazywa? Ostre fragmenty, ostre odłamki, sharp to bardziej takie, no nie wiem jak to przetłumaczyć, ale takie no wiecie, tak odłamki po prostu, wasze pociski, no nie wiem, no zostawiam takie odłamki, no wiecie zapewne o co chodzi, no ale pokażę wam to jeszcze, żebyście mniej więcej sobie skumali jak to wygląda. Przyjrzyjcie się teraz patrzcie na baloniki po prostu, pyk, widzicie takie odłamki. I te odłamki, co ciekawe, są w stanie niszczyć na przykład, one są fajne, bo są w stanie, poza tym, że zadają zawsze, to jest większy obszar ataku, tak, no bo zadają dodatkowy damage na pewno również. Na przykład są w stanie też, same te odłamki są w stanie zniszczyć czarne baloniki, to jest dosyć ciekawa kwestia, bo sama armata, jej główny pocisk nie jest w stanie niszczyć czarnych baloników, natomiast te odłamki są, więc to jest całkiem ciekawa sprawa. No to jakby nie jest mi to absolutnie to poza tym nie zyskujecie w sumie nic, poza tym zasięgiem, a zasięg i tak, bo wiecie, no po co mi te odłamki, skoro ja i tak jestem w stanie bić, balony czarne, więc po co mi te odłamki, tu zyskujecie jeszcze, ta rakieta powoduje, że no to też... że szybciej lecą pociski, no i macie delikatnie większy zasięg, więc tu też zyskujecie zasięg, czyli zyskujecie de facto to ulepszenie co na dole i dodatkowo szybszą, wiecie, szybciej strzelacie, a co za tym idzie, no wolniej baloniki się, dłużej trzymacie baloniki w miejscu, tak? To jest, no przy tej armacie, no to głównie o to chodzi, tak? Głównie o to chodzi, żeby jak najdłużej trzymać te baloniki w miejscu. Teraz wam pokażę, jak sobie poradzę z tymi balonikami, jeżeli pójdę pod to ulepszenie. Chociaż jak tu bym poszedł pod te odłamki, no zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Jak pójdę pod te odłamki. Czy to będzie faktycznie coś lepszego? No, niekoniecznie. Widzicie, gdzie się przedostały. Patrzcie, patrzcie. Jak daleko się przedostały. Parę baloników mi prysnęło. Więc poszedłbym jednak pod speed attack, tak? Zwłaszcza, że ta armata jest właśnie typowo pod grupy balonów. Odłamki nam... Pod grupy balonów, pod grupy sterowców, które możecie zatrzymywać. Odłamki wam nie pomogą w zatrzymaniu sterowców. Więc... przynajmniej nie sądzę, aby miał ten efekt stunowania, absolutnie, wydaje mi się, że nie. Jak się mylę, to możecie mnie oczywiście poprawić w komentarzu, także pod środkową ścieżkę, jeśli chodzi o to ulepszenie, jak najbardziej. I cóż, to tyle, chyba nic dodać, nic ująć. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Śledźcie kanał, bo niedługo pozostałe piąte tiery armaty oczywiście. Trzymajcie się ciepło, cześć!